Hej, witajcie z tej strony Kalasar. To jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Block Vlog. Godzina jest dobra. No i witam się z wami tutaj w kajucie kapitana. Dobra, bo pierwsze co, no już przydałoby się co nieco zmienić. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Chciałem na razie sobie w tym pobiegać. Zobaczymy. Troszkę taka mała zmiana, trzeba. Ciuszki Al-Tahira, to jest do prania. No i zobaczymy. To też nie jest tak wcale złe. Okej, sobie na razie w tym pobiegamy. Może i później będzie trzeba w końcu się zająć szukaniem tych całych, jak się to zwie, kamieni Majów, coś w tym stylu. Zlecenie zabójstwa i odzyskiwanie tych kolejnych kluczy do odzyskania zbroi templariuszy tam. I później, jak już zdobędziemy, no to będziemy sobie chodzić w tej zdobytej. Jakby nie patrząc, to jest unikat za trud pozyskany w grze, więc będzie większe propsy będą, ale dobra, wpłynęliśmy już na ten obszar, który. My tutaj mamy te całe statki do zatopienia. Będzie niemała walka i ciężkie kule. Okej. Jednego na hita ściągłem. Ale jaki sztorm tu jest, kurczę. Zwolnijmy trochę. Dobra, on tam już leży. Ale mam je zatopić, czy będę mógł sobie na przykład je do floty przejąć? Zawsze przynajmniej będę mógł sobie zamienić się na te całe kryształki, dzięki których będę mógł sobie. Aj, to nie było dobre. Będę mógł sobie naprawiać statki z aplikacji. No, to nie było dobre. O kurde, a ty skąd się wziąłeś? Ciężkie kule. Proszę bardzo. Właśnie na pokład. Co jest? Nie odpaliło się. Dobra, no to nie. Ajajaj, no. What, mister? No dobra. Kurczę, co się dzieje? Coś mi się tu złego odpaliło. No, coś tam dostało. Zaraz nas trafi. Ciężkie kule. Dobra, nie trafił nas. A jeszcze dwa statki, czy trzy zostały? Okej, ja chyba nie mogę. Muszę je zatopić koniecznie. To więc nie zdobędzie dla aplikacji. Trudno się mówi. Ale ładnie pogoda przynajmniej się troszkę poprawiła. Surowce oczywiście zbierajmy. Co troszkę się ich zdobędzie. Niestety tylko połowę, ale trudno. No, za skuteczne to nie było akurat. Jej, misja ukończona. Przetrwaj burzę. No to było zlecenie zabójstwa z. Ale tego możemy sobie bonus przeprowadzić. Sobie. No to jest szkuner, za bardzo mi się nie przyda, ale przynajmniej będzie. 150 chyba jest za szkuner. Na tych. No przecież trafiłem go, co jest? To było nie fair.
Przecież trafiłem go, ale dobra, mniejsza już. Wbijajmy szybko. No i nie dało rady. No to kontra. No, kolega ginie i statek nasz. No, sprzedam sobie zęko za 150 dynamitów. Będzie nam trawy. Między innymi mojego liniowca, czy fregat. O, 70 rumu miał. I cukru. O, same. Co ja zrobiłem? O, nie to chciałem, ale... Dobra, przynajmniej będziemy mieli kawkę naprawioną. Ajajaj. Dobra, ja chcę zawrócić sobie. Bo tutaj jest niedaleko ta kryjówka przemytników. No i na tym obszarze jest tylko ta poboczna lokacja. Tu mamy umrzyka, co się nam przyda. I będziemy mogli się już udać do misji głównej. Więc akurat można powiedzieć, zdążymy sobie dokończyć te poboczne z poprzedniego odcinka kwestie i zajedziemy z fabułą. Już nawet nie pamiętam, na czym skończyłem, bo kilka dni przerwy było. Jak ładnie się rozpogodziło już. Wypłynęliśmy z obszaru walki. Dobra, tutaj jest, powinno być wejście. Tak. Dobra, opuszczajmy stery. O, w środku raczej będzie łódka, więc sobie na statek będziemy mogli się przenieść na szybką podróżą. Ale niestety do jaskini trzeba się udać w puław. Na zewnątrz coś tu będzie. Poza tą łódką. Cztery skrzynie, jeden sekret. Nie sekret, nie to ten umrzyk cały. Z mapą skarbów. No, wejdę ten, wejdę. Już myślałem, że nie wejdę. Nie to chciałem. Niech będzie to. Strzałko usypiące i berserkera, dobra. Dobra. Się tam nie interesuje, szybko musimy z witokiem zejść. Nie powinien nam kolegów zaraz poszczelać. No co jest? Nie widzi chyba nikogo, niestety. O, fragment animusa. Jakiś pirat tutaj jest? No to ciekawe. No ale tutaj będą dwa szczelce. Dobra. Ciebie zatrujemy. Powinien mały raban zrobić. Wow. Umarł niestety. Myślałem, że tu wszystkich zabiję, ale niestety się przeliczyłem. Otwierajmy. 40 rumu. Dobra, ty cicho bądź. Ale może nie mają szczałki berserkera, przydałoby mi się. No bo nie. Szczałki usypiające. A berserkera? No niestety chyba nie ma. No, nie ma niestety. Dwójne zabójstwo, chociaż bez strzałki uszczepiającej to spok chyba by wyszło. No ale dobra, mniejsze już.
Cicho. O, ten był cię. Okej. Obeszło się bez strzałki usypiającej. Ekologii. Cukier, jej. Więcej tutaj surowców na sprzedaż. Cukier i rum się do niczego nie przydają. Można je na luzie sprzedawać. Nabierzmy mapę skarbów. Co mi tutaj ma? Ciekawe. Tego tej mapki nie kojarzę. Ale dobra. Gra na pewno nas powiadomi, jeżeli będziemy gdzieś na lokacji, gdzieś skarb. A poza tym ja to akurat będę chciał sobie zebrać więcej mapek i zrobić poboczny odcinek, jak już mówiłem. Dobra, momencik, jak to wygląda? Jeszcze jedna skrzynia. Gdzie ona jest? Ale mały. Nie mogę niestety go zabrać. Szkuner malutki. No tutaj mamy skrzynkę i wygodnie łódkę. Więc bierzmy i na stawkę jej. I w takim razie udajemy się już prosto do misji głównej. Albo już nie będę zawracać, tylko jak się tutaj przedostaniemy. No, teoretycznie misja główna jest na terenie, kurde, nieodkrytym. Co kusi troszkę, żeby najpierw właśnie podlokować te wszystkie poboczne lokacje, ale to już zostawię na później, bo dosyć dużo pobocznych teraz akcji było ostatnio, więc teraz zajmiemy się akurat misjami głównymi, ale ze dwa odcinki może więcej zobaczymy z fabuły i później coś się poeksploruje dalej, bo tam widzę jakaś burza. Ci koledzy raczej nas atakować tu chyba nie będą. Raczej nie powinni. Jeszcze sobie zobaczę, bo tutaj mamy misję, ale to chyba gdzieś bardzo daleko. Właśnie tutaj aż cel do zabicia. Nie wiem, myślałem, że gdzieś bliżej, ale prędzej czy później na pewno do tego fortu zawitamy. A wtedy kolega już nie będzie taki wesoły. Się nie będzie już dalej ukrywał. I właśnie wpływam już na teren nieodkryte przez nos. Okej. Obszar strzeżony. I przyjrzyjmy się miejscu. Ale nic ciekawego, jedna skrzynia, bo już nie będę tutaj się zatrzymywać specjalnie. A coś mi się wydaje, właśnie to jest fort chyba, tak? Właśnie. Muszę odbić trochę. O, nie aż tak bardzo przez ten wiatr. Zaraz zacznie mnie atakować tutaj. Ja sobie przyspieszmy jak najbardziej się da. O, już mogę troszkę wykręcić. Wow, co to jest? Tak. Tędyk powinienem płynąć. Ajajaj. Dobra. A, to źle zrobiłem, źle. Dobra, będziemy unikać najwyżej. Na razie przejmować tego fortu nie będę. I zawalczyć sobie z nimi można. Z tymi dupostatkami. No, to się nie. Wow. Dobra, ja nie chcę z wami walczyć. Kurde. Troszkę nas tu posiekają.
Chodź, psie. Kurde, nic nie trafiło? Wow. To było nie fair. Może przeprowadzimy abordaż i naprawimy sobie kawkę. Na tym dupostatku. No, troszkę nas tutaj posiekali, jak widać. Nie tylko 5 do zabicia, więc nie powinno być problemów. Serio nie trafiło tam. Przeleciała kula przez niego i go nie zabiło. Normalnie, świetnie. Ale dobra, dwóch tylko do zabicia zostało. Jeden. No. Kurde, ile on ma życia? Dopiero teraz zginął. Dobra, naprawmy już w takim razie kawkę szybko i lećmy dalej. Bo nie chcę zginąć. Dobra, ile mi to odnowi życia? Taki mały szkunerek. To się w ogóle opłaca. No, półtorej. Fort już raczej nie powinien mieć zasięgu. Ale która to godzina? Dobra. Jeszcze mamy czas. Myślałem, że więcej minęło czasu. A tutaj na szczęście aż tak dużo nie minęło. Coś około 10 minut. Nie będę musiał żagle później zmienić. Jeżeli będę mieć... Obracaj się kamerą szybciej. Będę mieć możliwość na czarne żagle. Będzie to tak bardziej epicko, po piracku wyglądać. No, tamten już się przestaje interesować. Jej, szanowni te śpiewają. Posłuchajmy chwilę chociaż. W końcu zaczęli. Rzadko śpiewają. Akurat ta szanta akurat jakoś bardzo specjalna nie jest, ale tak czy siak jesteśmy już w tej lokacji, w której mieliśmy być. Gdzieś zacumujemy zaraz i zobaczymy, co my tutaj mamy do zrobienia. Okej, Kingstone. A to jest jakaś większa lokacja z tego co pamiętam. Aż się okaże. Skoro większa lokacja będzie nas czekało, też parę pobocznych kwestii takich przymusowych, takie jak synchronizacje. Skrzynki akurat poza odcinkiem będę mógł sobie tam pozbierać. Ale takie rzeczy jak na przykład punkty synchronizacyjne, kamienie majów, te stele, czy zlecenia zabójstwa, to będę chciał na odcinku porobić. Okej, jesteśmy w Kingstone. Zobaczmy. Ajaj, tam się pokazywało akurat, ale. No, rzeczywiście to jest większa lokacja. O! Magazyn! O kurde, dwa magazyny. No proszę. Dobra, to najpierw to sobie weźmy. Jedna tawerna, punkty widokowych 9, ej, nie znikaj. Aż 6. Zlecenie zabójstw. No dobra, to będzie co robić. 6 sekretów. Dobra. Najpierw pójdziemy sobie odblokować przynajmniej te dwie wieże synchronizacyjne. Zaczniemy misję. No i później, jeżeli starczy czasu, bądź na następnym odcinku sobie jeszcze troszkę posynchronizujemy. Uciśnijmy fabułę i później jakże się tutaj wróci. Podokańczać te poboczne kwestie.
Myślałem, że to będzie jakaś mniejsza lokacja, ale nie zwróciłem uwagi po nazwie, bo na pewno bym się skumał, że to większa lokacja. Tą akurat kojarzyłem. Ale dobra. Wezmij się ten lek. Kurde. No już kurde. Jak to nie? Jak to możliwe? Kurde, tutaj też, nie? Ajajaj, to którędyk? O. Tak, łap się za rozbite szkło, Edward. Bardzo dobry pomysł. Skoczyć całym ciężarem, złapać się szkła i się nawet nie skaleczyć. To jest dopiero umiejętność. O, jeszcze wyżej. Ten dyk się nie da. Jak to? Do góry, do góry. I okej. Synchronization. A co nieco mapki mamy? Odblokujemy sobie jeszcze tą tutaj wieżę widokową. Synchronizujemy i lecimy do misji. Już nie będę bardziej przedłużać. No, możemy wziąć sobie zlecenie. Na razie nie będziemy tego wykonywać, ale przyjąć możemy. Będę piratów, która rozłożyła się obozem. Nieopodal kościoła coś tam szmugluje. Nielegalne towary, dobra. Czyli gdzieś tutaj, w tej lokacji. Czyli jak się natchniemy, no to go zabijemy. Proste i logiczne. Lepiej już wziąć z góry. Gdzie to jest? A, tam. Tu luzik, dobra. Nie po drodze, więc później. A tymczasem jeszcze to punkt synchronizacyjny. Tu. Szczelca tu mamy, trzeba będzie szybko go zabić. Dobra, to się nie interesuj. Nie swoimi sprawami, kolego. Kolejny szczelec, no. Mam radę tu do góry. Będę ktoś mnie tam widzi. Dobra, na szczęście w ostatnim momencie. Nie! Coś ty kurde odwalił, Edward. Załóż, jemny. Tak to ja tego rozwiązać na pewno nie chciałem. O, biegnie. Tutaj chyba do rady, dobra. Co jest, kurde? Nie chcesz tutaj włazić? Więc synchronizacja kolejna. No dobra, chodźmy gdzieś tutaj. Nieopodal jest ta misja główna, więc zobaczmy, o co chodzi. Mordowanie strażników. Takie przyjemne. Dobra, sekwencja piąta w takim razie. Zobaczmy. Here's how it goes. Torres meets with Prince carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the sage, you bring in the rest of the gold, make the swap and get out. I'll be watching all from close by. No, Kenmer, you run this scheme alone, at the risk of losing the faith of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slaver. Come on, mate. Once we have the sage, we'll all be rich. Not if young Master Kid gets to him first. Kid? Jesus. That lad's here to kill him. Edward! What the hell are you doing here? I'm tailing these men to the sage. You hold on till he appears.
All right. I'll stay my blade for a time, but not long. Mam śledzić tego turiza. No, indyk raczej ciężko będzie przejść. Więc dachami będzie najprościej. I do krzaczków. No, to nie tak miało być. No okej, na szczęście za bardzo się nie przejął tym. Tego sobie też oznaczymy. How long has it been since our last meeting, Senor Prince? A year? Near 18 months. You first described this Roberts fellow to me in November of 1715. O, byliśmy razem z Kidem w Sianku. Nie zauważyłem wcześniej go, żeby on tam wskakiwał. Much has changed in that short time, you know. None call me governor, for instance, for I quit that post last year. Ah, oh, I was not aware. No, kurde, chciałem tam skoczyć na dach, ale dobra, tutaj mam widoczne, znaczy widoczne fajne krzaczki. Convert them! God knows, Torres. There's none here so foolish as that. Foolish? How do you mean? Is it not a sin to enslave a fellow Christian? Therefore, to transmute a slave's soul from animal to man would be tantamount to inviting one's cattle to the dinner table. Forgive my impatience, but how far is it yet? We are nearly there. Właśnie, daleko jeszcze, bo śledzenie akurat to z taką jedną rzeczą z mniej lubianych. Kto tam się zainteresował? Lol, nie powinien. Stand your ground, slave, and face corporal punishment like a man. Why act like a man now, when you have denied me that right for 30 years? I find your bearing appalling, Prince. I believe all thinking, feeling men deserve respect and opportunity. Ah, you Spaniards. Your long ties to the Moors have diluted your blood and softened your hearts. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Surely men with talent and intelligence should lead. But there is no true profit to be gained by the practice of slavery. In the short term, it makes us money, see. But in the long term, it will render us the victims of our own success. Ah, but you and I, sir, old as we are, will not live to see that unfortunate day. So why bother? Mój cel uciek? O co chodzi? Może chodzi o te zlecenie zabójstwa. No cóż, trudno się mówi. No, oglądają się. Ale tak mnie nie powinni widzieć. For virtue, if nothing else. Virtue? Oh, Torres. I have no wish to waste my day chattering about slaves and their pitiable condition. Let us conclude this transaction, then celebrate as friends. Szybko do sianka. Other stories about you, Trusha. You were a governor in Florida for a time. See. See, I am one of a number of civil servants in my family, a long line of politicians. I
have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Może trzeba się schować. Jakim znam zobaczył? Jak go co wyszedłem? Speaking of stories, Prince, I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a far safer and yet more profitable venture. Capital and resources. That's where money is made. And so, let me tell you, honor bought is more enjoyable than honor won, if it does less permanent. I grow tired of this walk. We must be close. Yes, just here. We must be on equal footing, you see. I don't trust Templars any more than you must trust me. Well, if I had known you were so skittish, I'd have brought you a bouquet of flowers. Oh, I don't know why I bother. For the money, I suppose. The vast sums of money. You say you came alone, Taurus? Not alone, but certainly without colleagues. I took passage aboard a British merchant's brig. Ah. Now's the time. No. Not until we see the sage. Here's a quiet spot. I'll see the money. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Taurus. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. Deal with this! O, i chyba się zorientował. No i czeka nas walka. Ale to już. Dobra, w sumie możemy sobie powalczyć. Wow, przecież go uśpiłem, lol. Czemu? Okej, pod którym miałem pistolero. Kurde, chcę zrobić coś, co nie jest w naszych planach. No złapać kida może być ciężko, łącząc. No, bez przesady. Edward, aż tak cię to zatrzymało, mała chmurka dymu. O kurde, i włazi z powrotem na górę, no. Ajajaj. Gdzie? Nie mam złapać niego. Dobra, udało się. Strażnicy troszkę tu pomogli. I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage.
I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Prinz. Got that? Dobra, udało się powstrzymać. Okej, misja zakończona. Jej, kontynuuj. No i tobie, sobie już tutaj zakończymy odcinek. A w następnym odcinku jeszcze sobie coś podblokowujemy. No, te dwa może punkty synchronizacyjne. Jak będziemy przy okazji już tego magazynu, to ten magazyn. No i w takim razie jeszcze jedną misyjkę zrobimy główną. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.